Wolne żniwa 2024. Jest zestawić. Pierwsza klasa. Dobra, startujemy na pole zaraz. Jeszcze młody przyjdzie z wodą i jedziemy na pierwsze żniwa tego roku. Ogólnie kosimy jęczmień dzisiaj. Jakby ktoś pytał. Dobra. Za sobą. Zostaniesz tu? No. Dobra. Jedzie coś? Nic nie jedzie. Dojechaliśmy do pola. Idziemy zobaczyć jak to tam leci. Czy coś w ogóle z tego leci. Bizonek w akcji. Ten co roku. 58 rekordzik. Nawet dymka nie puści. Zobaczymy co tu piszczy w polu. Tata wykosi poprzedza, to będę mógł tu wjechać w końcu. Zaraz zobaczymy jak to tam wygląda. Bizon dobrze musi. Nie ma ziarka nigdzie. Jest tu jakieś tam sporadyczne, ale to pewnie obleciano. Jest na przykład też cały kłos, co obleciało pewnie podczas deszczu, bo tu jest trochę słabsza gleba, bo tu jest, gdzie jesteśmy, jest pole mozaikowate, bo tutaj aktualnie gdzie się znajdujemy jest klasa szósta, tam pod koniec już jest klasa czwarta. Kurde, najbardziej drażniąca rzecz w jęczmieniu, ości. Tak on się prezentuje. Kłoski jakie takie ma. Już to schnięty, tutaj akurat jest przepalony trochę. I faktem było, co to, no to jest to, że on był późno siany po prostu, bo był siany 6 października.
Bo to jak na jęczmień zimowy to bardzo późno. No ale urósł, urósł. Zobaczymy jak będzie sypał w tym roku, w tamtym roku. Delta też wygosiło u nas na pole, ale tu mieliśmy koło domu. Wysypał chyba po 6 ton sektora, jak się nie mylę. Więc nie jest źle. Zobaczymy jak w tym roku będzie. Co z tego wszystkiego uzbieramy. Jak się nie mylę, za chwilę będzie pełen zbiornik, bo już widzę tam się w pierwsze okienko nalało jęczmienia i w drugie już prawie też. Więc nie dziwię się, że nawet ta przeczep po przekasze zabrała się wysypać. Chodź, rozplandekujemy przyczepę, bo widziałem, że za chwilę będzie miał pełen zbiornik. Nie wiem, na którą on będzie chciał sypać pierwszą. Co? O, jest lampa, grzeje. Nie, grzeje niemiłosiernie. Ogółem mamy dzisiaj wtorek, 9 lipca. Godzinę 12? No, 12.01. Porę obiadową. A u nas jest pora żniwna. Jakby nie było. O. Odpiąłeś? Dobra, zwinę. Zobaczymy, kiedy będzie pierwszy zbiornik sypany. Ej, młody! Otwórz na tą burtę. Tą tu z boku. Z tej strony. Ale szczerze mówiąc, z tymi przyczepami to już jest wygoda wielka. Sypie się rasa porządnie i spokój. Zobaczcie, na 4 przejazdy przyczep może zrobić. Nawet na 5 by było dobrze. Gdzieś tam z przyczepami wywinąć. Oho, pełne. Wodę? Mam w ciągniku. W ciągniku, ale? Co? W ciągniku, ale?
100% zachowanie. Zaraz wejdę, to zobaczmy. Jak to tam. Jesteśmy już na przyczepie. Zobaczymy, jak jęczmienek wygląda. O, tak się prezentuje tutaj w cieniu, zobaczcie. To ziarko jakoś najgorsze nie jest, bo jest dobre ziarko, bo jest grube. Fakt faktem są cieńsze ziarenka, ale to pewnie te co były tutaj z początku pola. Ale on jeszcze nie jest chyba dostany. Tak, dosłownie. No zobaczymy, jak będzie. No mamy dopiero godzinę 12, więc... Na ząbie jest dobre, zobaczymy. Kurde, szkoda, że nie mam miernika. A jeszcze w tym roku nie posiadam, ale na przyszły sezon będzie trzeba coś pomyśleć, albo jeszcze w tym, zobaczymy. Ale na ząb nie jest źle. No, ale tak się prezentuje. Ogólnie mamy jęczmienia teuto od nasiona Wronkowski, mamy na kawałku. Tutaj jest 3,80 albo coś w tym stylu i jeszcze kawałek dalej. Na hektar chyba 20 tam jest, jak się nie mylę bodajże. Na 5 hektarach mamy jęczmień, zobaczymy ile uleci z tych 5 hektarów tego jęczmienia. Na pewno zaraz odpalę drona, trochę polatam, coś na wstęp ponagrywać. I zobaczymy, co to będzie. No. Takie małe, szybkie żniwa, bo takie już naprawdę, nie mówiąc, grubsze żniwa, to dopiero za jakieś półtorej tygodnia, tydzień, o ile przyjdzie porządne słońce, bo jak na razie to u nas tylko pada i raz świeci, raz pada, jak znowu w dzień świeci, to w nocy popada i na drugi dzień to już jest lipa, nie? Tak praktycznie w kółko. Teraz mamy takie 3 dni okienka pogodowego, że z niedzieli na poniedziałek padało i tak, poniedziałek nie padało, w miarę słońce było i wiatr. Dzisiaj wtorek też nie padało w nocy i mamy słońce i wiatr. No i jutro też zapowiadają bez opadów, dopiero na wieczór jakieś tam burze. Więc no, tak jak u nas tutaj w okolicy, to dzisiaj cisną i z jęczmieniami, i z rzepakami zaczęli. To już dzisiaj konkretnie jadą. No ale my też kosimy, bo mają przyjść te nawałnice, bynajmniej burze zapowiadają. Nie wiadomo, jak bardzo ostre i mocne, ale lepiej zebrać i mieć już coś w domu, niż by na przykład przyroda miała zebrać swoje żniwo.
tak, bo jeszcze olej nie przegrodzi. A parametry trzyma. Co? Parametry trzyma. A, temperatura będzie na 80, olej tam 90 chodzi, nie? No. Wcześniej trzyma 3,5, teraz na rozgrzany. A nie ma jeszcze z garnika, bo musi 100 litrów prawie wlałem. A, dobrze. Wykoszone, pierwsza przyczepa prawie że pełna. Aktualnie tata sypie ostatni zbiornik. Ostatni zbiornik tata sypie i już rozplanowujemy drugą przyczepę. Proszę państwa. No bo na jedną się chyba nie zmieści. Jedno jeszcze z pół pola zostało. Towaru jest. Ale ziarno ładne, grube jest. Nie, tak. Ale ziarko ładne. Co? Pięć. Tak. To 15 to będzie, żeby to wykosić. No, którą mamy? A osi tak czasu? No, mamy 14. A o 12 zaczęliśmy kosić, a mamy pół pola orąbane. Więc idzie ładnie. Wygar ma konkretne. Ja to nie. No ale powoli źle mijają. Co? 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 Co za? Co za? Ale. Jedno pole aktualnie skończone. Jedzie się wysypać ostatni zbiornik tata i lecimy na następne pole. Szybko poszło w miarę. Mamy 15, o 12 zaczęte, tak mniej więcej chwilę przed 12. I dobrze, prawie dwie przyczepy pełne. Więc elegancko jest. Co nie młody? No. Jeszcze live'a na Instagramie prowadzimy. Jakby ktoś był zainteresowany, link w opisie.
po lewej stronie zawsze przeżyto. S.U. Liborius. Witam wszystkich ponownie. Wróciłem po drugą przyczepę, bo tamtą zawiozłem. O, mama z obiadem przyjechała. Możesz jechać. No ty kurna mendo. O, idę olo. Co, że ja se samemu przyczepę nie podepnę? Trzeba sobie radzić. No dobra, wszedł jakoś? Niekoniecznie. Dobra, idę olo. Dobra. Możemy jechać. Na następne pole, panowie i panie. Powoli, by tu wyjechać. Aktualnie dojechaliśmy do pola, jesteśmy na następnym polu z jęczmieniem. Tata kosi, a tam jest kombajn, który się ostatnio spalił. Żniwa jęczmienne, wykosił pole i spaliło się. Obiadek na polu to jest coś, nie? Młody? Elegancki. Podziękowania mamusi za obiadek. Co nie? Są kamienki, czego coś więcej. Aktualnie jesteśmy na typowym, można powiedzieć, w tej klasie. To jest naprawdę pioch. To jest pioch, typowy pioch. Ja to pamiętam zawsze. W tamtym miejscu to jest normalnie żwirownia pod spodem. No ale jęczmień wygląda tak. Nie ma jakichś najgorszych kłosów. Maszynki już w domu, żniwa małe zakończone. Teraz tylko zostało nam kombajn wydmuchać. To już tato tam z tyłu go wyprowadził, to za chwilę pójdę go wydmucham. Ale dwie przyczepki jęczmienia, jedna i ta druga nie jest całkowicie pełna. Są nasypane, teraz tylko je schować, jęczmień sobie zaparuje i się go zwali. Jutro albo tam pojutrze jakoś tak. No, a ja dziękuję za oglądanie. Jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę w górę, subika. I co? Widzimy się w następnym materiale. Elo!